budżet miasta Grudziądza na 2015 rok został przygotowany odpowiedzialnie. Gwarantuje dalszy rozwój miasta, a także realizację nowych i trwających już inwestycji. Plan finansowy naszego samorządu oparliśmy na realnych założeniach i wskaźnikach. Planujemy dochody w wysokości 478 milionów złotych, a wydatki na poziomie 439 milionów złotych. Przewidywana nadwyżka w kwocie 38 milionów złotych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dochody bieżące szacujemy na poziomie 404 miliony złotych, a dochody majątkowe w wysokości 74 miliony złotych. Wydatki bieżące stanowić będą kwotę 385 milionów złotych, a wydatki majątkowe 54 miliony złotych. W uchwale budżetowej na 2015 rok ustaliliśmy także przychody budżetu w wysokości 12 milionów złotych. Identyczną kwotę wskazaliśmy po stronie wydatków na ten cel. W projekcie przedstawionej Państwu uchwały budżetowej zapisaliśmy także trzy rezerwy. Ogólną w wysokości 1,5 miliona złotych, celową z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 9,8 miliona złotych oraz trzecią rezerwę również celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 miliona złotych. Szanowni Państwo, głównymi źródłami dochodów miasta są subwencje, które stanowią 31% całości wpływów, udziały w podatkach państwowych 17%, dotacje celowe z Unii Europejskiej 15%, podatki i opłaty lokalne również 15%, dochody z mienia komunalnego w wysokości 2%. Wpływy z podatku od osób fizycznych są jednym z najważniejszych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku Grudziądza szacujemy udział gminy w PIT na poziomie 37,67% udział gminy, natomiast powiatu w wysokości 10,25%. Te zaproponowane w uchwale wielkości są odzwierciedleniem danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Są to kwoty szacunkowe, mogą zatem ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie roku budżetowego. Na poziomie 6,71% kalkulujemy udział gminy, a 1,4% powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Zaplanowane w 2015 roku dochody z tytułu CIT i PIT kształtują się na poziomie wyższym o 5,4% od przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2014. Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych, podobnie jak w przypadku podatku PIT, przyjmowane są na podstawie informacji podawanych przez organa administracji rządowej. Najwyższym transferem bezpośrednim z budżetu państwa jest subwencja oświatowa, którą oszacowaliśmy na poziomie 120 milionów złotych. Natomiast największa dotacja celowa przyznana jest na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Kolejne, znaczne, dotyczą finansowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Domów Pomocy Społecznej i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Miasto otrzyma także dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych w wysokości 68 milionów złotych. W roku 2015 wydatki ogółem zaplanowaliśmy na poziomie 439 milionów złotych, w tym wydatki bieżące 385 milionów złotych, a majątkowe w wysokości 54 milionów złotych. W strukturze wydatków bieżących najwyższą pozycję, bo 42%, to jest 162 miliony złotych, zajmuje oświata i wychowanie. 32,1%, czyli 124 miliony złotych, przeznaczamy na szeroko rozumianą politykę społeczną, a 14,7, czyli to jest 56,5 miliona, pochłania gospodarka i infrastruktura komunalna.
Należy zwrócić uwagę, że oświata i edukacja finansowane są w około 74% subwencją oświatową i w około 22% dochodami własnymi miasta. Z kolei wydatki na politykę społeczną pokrywane są w połowie subwencją i dotacjami celowymi oraz budżetu miasta. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Grudziądz, podobnie jak wszystkie polskie samorządy, stoi przed ogromną szansą, którą dają unijne pieniądze. Dlatego przygotowując projekt budżetu na 2015 rok, uwzględniliśmy działania pozwalające na przygotowanie miasta do nowej perspektywy unijnej. W tym roku planujemy zakończenie i rozliczenie dużych projektów infrastrukturalnych. Zaplanowane na bieżący rok środki stanowią w pierwszej kolejności zabezpieczenie finansowania przedsięwzięć wieloletnich, modernizacji sieci tramwajowej, budowy trasy średnicowej, rewitalizacji Góry Zamkowej wraz z odbudową wieży Klimek, renowacji Parku Miejskiego i tak zwanego pierwszego wyposażenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. Do projektu uchwały budżetowej wprowadziliśmy także środki na inwestycje o mniejszym zakresie od tych wymienionych przeze mnie przed chwilą. Niemniej jednak są niezwykle ważne. Wymienię część z nich, jak na przykład budowa systemu kompleksowej identyfikacji pojazdów, mówię tu o pojazdach ciężarowych przemieszczających się przez nasze miasto i korzystających z infrastruktury drogowej, przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja, przebudowa ulicy Zamkowej, budowa windy w budynku przy ulicy Waryńskiego, w której znajduje się siedziba MOPR-u i Zarządu Dróg Miejskich, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego, zakup tablic interaktywnych dla uczniów z klas 4-6, modernizacja basenów w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz kolejny etap modernizacji basenów odkrytych w Tarwnie. Budowa zataszenia części głównej i oświetlenia na stadionie GKS Olimpia, tak się nazywa tytuł, a wykonane będzie oświetlenie jako dokończenie tego zadania. Modernizacja stadionu żużlowego, termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Armii Krajowej, przebudowa ulicy Sobieskiego, opracowanie dokumentacji rozbudowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Lasu Rudnickiego. Większy wysiłek inwestycyjny będziemy mogli podjąć, gdy zostaną podane do publicznej wiadomości kryteria dotyczące składania wniosków na programy i zadania w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020. Wysoka Rado, projekt budżetu na 2015 rok po raz pierwszy zawiera wydzielone środki w wysokości 1,5 miliona złotych na wykonanie zadań w ramach grudziąckiego budżetu obywatelskiego. No jeszcze nie ma autopoprawki, ale... No tak, plus te 500 tysięcy, czyli... Tak, po autopoprawce, jak Państwo przegłosujecie, dwie 2 miliony. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, po raz pierwszy także, przygotowując projekt uchwały budżetowej, zdecydowałem o zabezpieczeniu 9,8 miliona złotych na pokrycie ewentualnego ujemnego wyniku finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. Sytuacja finansowa szpitala podlega ciągłemu nadzorowi i jest bacznie analizowana. Wynika ona przede wszystkim z zakończenia wieloletniej fazy inwestycyjnej, a także z terminów przekazywania kolejnych transz z Narodowego Funduszu Zdrowia. W lecznicy przygotowano wstępny wewnętrzny program naprawczy. Miasto od kilku lat podejmuje ciężar realizacji wieloletnich zadań infrastrukturalnych. Finansowane te zadania są głównie ze środków Unii Europejskiej. W zestawieniach pism samorządowych, w środkach finansowanych ze zewnętrznych środków Unii Europejskiej w latach 2011-2013 w kategorii miast grodzkich zostaliśmy sklasyfikowani na trzecim miejscu w Polsce. Jeżeli chodzi o przeliczenie na jednego mieszkańca, byliśmy na
szóstej lokacie, też w kategorii miast grodzkich. Mimo tak ogromnych nakładów inwestycyjnych, finanse miasta są bezpieczne. Planowany wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 38 milionów złotych, którą zamierzamy przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane w 2015 roku, zgodnie ze wskaźnikiem obowiązującym od ubiegłego roku, zadłużenie wyniesie 6,03%, ja przypomnę, że dopuszczalny wskaźnik jest 7,05%. W najbliższych latach realizacja dużych inwestycji głównie zależeć będzie od kontynuowanej polityki racjonalizacji wydatków bieżących, tak by nie zachwiać procesu zabezpieczenia własnych środków przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków europejskich. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przygotowany projekt najważniejszej z punktu widzenia funkcjonowania miasta uchwały potwierdza, że inwestycje w infrastrukturę lokalną oraz bezpieczne wskaźniki zadłużenia sprzyjać będą dalszemu rozwojowi Grudziądza. Na dzisiejszej sesji procedowana będzie także wieloletnia prognoza finansowa, w której wskazano kwoty dochodów, wydatków i długu w perspektywie do 2027 roku. Nie zapisaliśmy w niej dotacji z budżetu Unii Europejskiej z nowej perspektywy. Będzie to dopiero możliwe po opublikowaniu list indykatywnych lub po podpisaniu stosownych umów. Szanowni Państwo Radni, proszę o przyjęcie tych obu projektów uchwał finansowych miasta na rok 2020. Do dwóch kwestii się na początku odniosę. Do pierwszej to, czemu w budżecie miasta na rok 2015 nie ma żadnej kwoty finansowej zarezerwowanej na budowę sali gimnastycznej w Niszku. Problem ciągnący się od wielu, wielu lat. Odpowiedzi bez liku, że nie ma środków, nie ma pieniędzy. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Wydział w Urzędzie Marszałkowskim co roku rezerwuje, w roku ubiegłym to było 11 milionów złotych, w tym roku będzie po żadne środki na budowę sali gimnastycznej w mieście Grudziądzu przy Zespole Szkół w Niszku. Grudziądz nie aplikuje. Dlaczego, Panie Prezydencie? Dlaczego w tym budżecie, załóżmy, że tej sali nie wybudowalibyśmy w ciągu jednego roku, w ciągu dwóch, nie ma żadnej kwoty przewidzianej na ten cel. Mało tego, to zadanie nie zostało nawet wpisane do wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej, co uważam, że jest skandalem. To jest wielki skandal. Jeśli Pan Prezydent obiecuje, deklaruje, wielokrotnie przed wyborami mówi, że buduje tą salę, a nawet nie wpisał tego zadania do wieloletniej prognozy rozwoju bazy sportowej województwa kujawsko-pomorskiego. Czyli nie ma zamiaru. Mówi co innego i robi co innego. To jest jedna kwestia. Odniosę się także do drugiej kwestii. Według mojej oceny nie jest to tylko budżet braku nadziei, ale jest to też budżet braku konsekwencji. Wszyscy wiemy bardzo dobrze jako radni o unieważnieniu transakcji sprzedaży bloków przy ulicy Liberta i Żeromskiego. No niestety, konsekwencji w tym budżecie nie ma żadnych. Pan Prezydent nie zapisał żadnych środków finansowych związanych ze zwrotem tego mienia, z oddaniem pieniędzy tym, którzy kupili, którzy wydali swoje środki na remonty tychże budynków, związanych z zadośćuczynieniem tym mieszkańcom, którzy przeżyli wielką gehennę. Dalej brnie w ślepą uliczkę, idąc drogą kasacji, która wiemy, że nic nie da. Ta kasacja po prostu nic nie da. Jest uchwała Sądu Najwyższego i w tym budżecie na rok 2015 Pan Prezydent powinien przewidzieć konsekwencje finansowe, zapisując zwrot zapłaconych kwot z tytułu sprzedaży, ale też pewnie przewidując tryb odszkodowań, które będą. Trudno mi powiedzieć jaką, być może musiałby to oszacować. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć w tej chwili, w tym miejscu, jaką kwotę. Od tego są odpowiednie służby, od tego są odpowiednie wydziały, i należy taką kwestię przewidzieć, ale mało tego, należy ją rozwiązać w czasie i zamknąć tą sprawę, aby
uspokoić emocje ludzkie. Pytanie dotyczy rezerwy budżetowej, celowej, tak, tutaj w granicach około 10 milionów złotych. Ja rozumiem, że to jest rezerwa na pokrycie, tak jak w projekcie było zapisane, na pokrycie ewentualnego ujemnego wyniku szpitala grudziąckiego, tak? I ja sobie pozwolę odczytać, bo dotarłem do wypowiedzi dyrektora lecznicy, który na zadane pytanie miasto na wszelki wypadek zabezpieczy w budżecie miasta na przyszły rok 10 milionów złotych na pokrycie ewentualnej straty. Odpowiedź jest, brzmi następująco. Jeżeli nawet rok zakończy się na minusie, to pomoc miasta nie będzie potrzebna. Zapewniam, że szpital jest w stanie sam sobie z tym poradzić. Dlatego pytam, czy musieliśmy tą kwotę zapisać w budżecie miasta. I druga sprawa to dotyczy autopoprawki, którą pan prezydent wniósł na ostatniej momencie. Ona dotyczy zmniejszenia pozostałych wydatków w zakresie promocji o kwotę 200 tysięcy złotych. W 2014 roku tak, było planowane 244 tysiące złotych na promocję miasta, przed autopoprawką 230 tysięcy, a autopoprawka doprowadziła do tego, że zostało ściągnięte z tego paragrafu 200 tysięcy złotych. I pytanie moje dotyczy tego, czy nastąpiła tam jakaś pomyłka, że o 200 tysięcy złotych nagle się okazało, że nie potrzeba, być może mamy jakieś zapasy materiałów promocyjnych czy coś w tym rodzaju, powiedzmy. No, jestem pierwszy raz, pierwszą kadencję radnym, nie, wszystkiego nie znam, dlatego się pytam. 22 grudnia nastąpiło otwarcie ofert po drugiej procedurze przetargowej na te inwestycje. Najbliższa oferta opiewała na kwotę 6 milionów 100 tysięcy złotych. A to oczywiście nie jest powiedziane, że ta oferta zostanie wybrana. Natomiast w wieloletniej prognozie finansowej inwestycja jest oszacowana na kwotę 4 miliona 680 tysięcy złotych. W tegorocznym budżecie na ten cel zarezerwowaliśmy kwotę 3 miliony 100 tysięcy złotych. To są za niskie kwoty, żeby móc podpisać umowę z wykonawcą i rozpocząć realizację inwestycji. W związku z tym, moim zdaniem, zagrożone są terminy realizacji przewidziane w projekcie umowy, który był załącznikiem do SIGZ-u. Przypomnę, że projekt umowy przewidywał etap pierwszy Ulicy Sobieskiego zakończenie do 30 września, etap drugi zakończenie do 30 listopada tego roku. W związku z tym, że sądziłem, że w autopoprawce będzie zwiększenie kwoty przeznaczonej na tę inwestycję, jej nie ma. I czy ta inwestycja, panie prezydencie, w tym roku będzie w całości wykonana? I jak będzie wyglądało jej finansowanie w poszczególnych latach? Czemu nie ma żadnej kwoty finansowej w budżecie na budowę sali gimnastycznej w Niszku? Ja, panie radny, nie obiecywałem nigdy w żadnym miejscu budowy. Zawsze mówiłem, że wybudujemy pod jednym warunkiem. I to też w tej chwili mówię, że pozyskamy środki zewnętrzne. W tej sprawie byłem już u ministra sportu, a dokładnie u wiceministra. W ówczesnym czasie był to pan minister Grzegorz Karpiński. O pozyskanie środków zewnętrznych. Apelowałem o środki z totalizatora sportowego, jako wiem, gdzie są takie możliwości. Związane środki z ministerstwa przekazane są zawsze do marszałka na zwiększenie ogólnej kwoty, bo te środki, które marszałek otrzymuje w ramach totalizatora sportowego, są przeznaczone i zatwierdzone uchwałą sejmiku na cele zgodne ze strategią rozwoju województwa. Te cele związane ze strategią rozwoju województwa dawają zielone światło inwestycjom też w sale gimnastyczne, ale na terenach wiejskich. To po pierwsze. Po drugie, wiele tych środków finansowych było związanych, realizowanych już inwestycjami. Znaczy były realizowane w jednym roku, w drugim, a nawet w trzecim. Ja w tym roku zgłoszę kolejny raz budowę naszej sali gimnastycznej do pana marszałka w dużej nadziei, że w 2016 to zostanie ujęte w harmonogramie i będzie wykonane. To tyle, panie radny. Nie wiem, czy pan radny słyszał. Zgłoszę jeszcze raz w tym roku 2015 tą inwestycję do pana marszałka w nadziei, że będzie dofinansowane ze środków dotacji sportowego i wykonane w roku 2016. Jeżeli chodzi o dopłaty na zwrot środków poniesionych na zakup mieszkań na osiedlu Żyrowskiego i Liberta, to informuję pana radnego i Wysoką Radę, że miasto ani jednej złotówki nie dołożyło i miasto tu nie jest stroną w wykupie tych lokali. Stroną jest tylko i wyłącznie spółka,
Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które kupowało, sprzedawało i które ma oddać te środki. I informuję pana radnego, że TBS ma zabezpieczone środki finansowe na oddanie tych pieniędzy. O odpowiedź na pytanie pana radnego Kowalskiego dotyczące rezerwy budżetowej w wysokości 9,8 miliona poproszę za chwilę pana skarbnika. Ja odpowiem na tą część związaną ze zmniejszeniem promocji o 200 tysięcy złotych. Promocja, ten dział był zawarty w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji. Dotyczyła promocja głównie dofinansowania do kluczowej imprezy kulturalnej w tym roku, jaką planujemy w sierpniu. W ubiegłym roku był to zespół Sabaton. W tym roku toczymy rozmowy, są daleko zaawansowane, z jeszcze wyższej klasy solistą. Nie mamy podpisanej jeszcze umowy i nie mogę powiedzieć nazwiska. Natomiast zakładamy i jesteśmy pewni, że środki finansowe, jakie wpłyną ze sprzedaży biletów, będą znacznie większe niż te, które w ubiegłym roku. Stąd ta zmniejszenie promocji o 10 tysięcy złotych. Izby Regionalnej Izby zwróciła nam uwagę, że prawidłowo nie powinno być to zapisane w rezerwie, a już w ostatecznej klasyfikacji. I w autopoprawce taka zmiana jest przez pana prezydenta zaproponowana, a z punktu widzenia konstrukcji budżetu nie czyni nic, poza tym, że zmienia się klasyfikacja tych wydatków. Ten zapis wynika z ustawy o działalności leczniczej, dokładnie z artykułu 59, który mówi o tym, że o ile SPZOST, czyli jednostka służby zdrowia działająca w takim ustroju jak samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, osiągnie wynik finansowy ujemny poniżej amortyzacji, ujemny po dodaniu amortyzacji, to organ założycielski tej jednostki dokonuje pokrycia tego wyniku do właśnie wysokości tej amortyzacji lub podejmuje uchwałę o przekształceniu SPZOZ-u w spółkę prawa handlowego. Ponieważ nie ma takiej koncepcji, aby SPZOZ w związku z szpitalem przekształcać, zostaje wyjście w postaci pokrycia ujemnego wyniku finansowego. Kwestia planowanego oczywiście wyniku, bo wynik finansowy szpitala za rok 2014 będzie znany do 85 dni po 31 grudnia, zatem do miesiąca marca. W związku z tym trzeba oczywiście oszacować, jaki ewentualnie taki ujemny wynik finansowy byłby i to szacowanie odbyło się na podstawie przedstawionego przez szpital programu naprawczego. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że poza programem naprawczym szpitala był jeszcze przygotowywany drugi program przez firmę konsultingową i generalnie rzecz biorąc 3/4 tego wyniku zostało zaplanowane. Sobieskiego. Jeżeli chodzi o kwestię Sobieskiego, to na obecnym etapie Zarząd Dróg Miejskich to jest jednostka, która realizuje to zadanie, czyli w planie finansowym ma w wydatkach ujętą kwotę, o której pan radny wspomniał. Kwota jest zapisana w układzie dwuletnim, aczkolwiek w zakresie tego zadania występuje jeszcze pewna komplikacja, bo miasto występowało tam o środki o dofinansowanie z programu tak zwanego schetynówek. Zatem po otwarciu ofert Zarząd Dróg Miejskich wystąpił o przedłużenie do wykonawców w terminie związania oferty oraz złożył wniosek o zwiększenie planu wydatków i obecnie trwają analizy, panie radny, w jakim układzie, w jakim zakresie ten wniosek do budżetu wprowadzić i będzie propozycja pana prezydenta na lutowej sesji Rady Miejskiej. A przedmiot był tak skonstruowany, że możemy podpisać umowę, na razie na jeden etapie to możemy już czynić. Tylko czekamy jakby na kolejny etap, tam jest to, co pan skarbnik powiedział półtorej. 1,7 miliona. Wniosek już złożony przez ZDM i na lutowej sesji po zatwierdzeniu tego dzisiejszego budżetu będzie można dokonywać zmiany. Deklaracje budowy sali to musi pan sięgnąć pamięcią każdej kampanii wyborczej albo okresu tuż przed kampanią wyborczą. Tam padały takie deklaracje o budowie tej sali, że już niedługo, że w przyszłym roku, że rozpoczniemy i tak dalej. Są dowody na to w prasie, nie tylko w prasie, bo i tu zapisane pewnie stenogramy też będą mówiły o tym przez wiele lat. Temat trwa. Ale bardzo się cieszę ze złożonej deklaracji, że będzie pan tego tematu skrupulatnie pilnował i w końcu do celu doprowadzimy realizację. To jest zresztą nawet najważniejsze. Natomiast odnosząc się do drugiej kwestii tego, że nie przewiduje pan zapisanych środków w budżecie na ten rok dotyczących zwrotu zakupionych nieruchomości, wartości tych finansów, które zostały przeznaczone na zakup tych nieruchomości, to zadam panu pytanie inne. Czy ma pan świadomość, że w kasie TBS-u jest kilka milionów złotych na te odszkodowania? Jeżeli taki zwrot ma
poczynić spółka, która źle sprzedała, niezgodnie z prawem, te nieruchomości. Bardzo bym prosił do budżetu, bo to są już rozwiązania. Do budżetu, no bo... Znaczy w budżecie tego nie ma, panie radny. Ale jest odpowiedź, się, jest odpowiedź, my możemy gdybać. Ale to jest adwokat, panie przewodniczący. Wiem, ale mówimy o czymś, czego nie ma. Pan prezydent powiedział, jak ma być to realizowana spłata. Ale równocześnie obciąża pan wszystkich udziałowców TBS-u konsekwencjami finansowymi tej złej decyzji, jeżeli pan nie zapisze tych środków w budżecie na ten rok. Ma pan jeszcze szansę, bo będą zmiany budżetowe. To wszystko można zrealizować, tylko nie wiem, po co pan ten temat przeciąga i jak długo i dlaczego. Jak długo jeszcze? Pytają się o to mieszkańcy. Nie pytam się ja, ale pytają się o to mieszkańcy, a ja reprezentuję tych mieszkańców, dlatego też zadajemy panu to pytanie w tej chwili, tutaj i teraz. Dziękuję. Wyłącznie sprawa spółki, prawa handlowego, jakim jest TBS, a nie sprawa budżetu miasta. Dobrze, aby nie etapować na poszczególne lata, na rok 2015 i osobno na rok 2016, tych dwóch etapów wtedy sobie zmienić, żeby rozstrzygnąć tak oba przetargi, obie części przetargów w tym roku i zacząć je realizować. Rządu terytorialnego. Tutaj jest kwota zapisana około 3 100 000 zł. Chciałbym wiedzieć, z czego to wynika, bo wydaje się ta kwota dosyć mała. Jeżeli chodzi o miasto 100 tysięczne, to jest 200 kilka tysięcy złotych miesięcznie. To jest 3 097 000 dokładnie, tak. I miasto powinno kłaść nacisk na ułatwienia dla rodzin, szczególnie tutaj chodzi o rodziny młode, żeby zapobiec emigracji tych rodzin do miast większych, Poznania, Szczecina, Warszawy czy Gdańska. I chciałbym wiedzieć, skąd ta kwota się bierze, czy tą kwotę można w przyszłości zwiększyć. Martwi mnie hojność miasta dla spółek sportowych wobec dużo niższego zrozumienia potrzeb instytucji kultury. Ustawowy jest zapis w Polsce, że miasto jest zobowiązane dopłacić do wszystkich przedszkoli niepublicznych, do ilości dzieci będących w tych przedszkolach, 75% środków, jakie przeznaczamy na jedno dziecko w przedszkolach publicznych. 75%. I samo rodzice może w niepublicznych opłaty, więc to nie jest koszt utrzymania w przedszkolu niepublicznym, ale jeżeli w naszych przedszkolach publicznych wzrasta koszt utrzymania, to również wzrasta te 75%. Na dzień dzisiejszy jest to właśnie taka kwota. Ale skąd ta kwota ogólna, te 3 000 000 zł? Ona wynika z wliczenia ilości, ile te 75% jest na jedno dziecko w przedszkolach publicznych i ilość dzieci w przedszkolach niepublicznych razy tą kwotę. Administracja publiczna na fundusz wynagrodzeń było przewidywane wykonanie w 2014 roku 536 100 zł. Natomiast planuje się wzrost o 257%, to jest do kwoty 1 382 100 zł. To jest jedno pytanie i ostatnie, które dotyczy Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego prowadzących obsługę zespołów. W roku ubiegłym było to 103 000 z kawałkiem. Plan na 2015 jest zero, bo to pewnie z czegoś wynika, tak ja rozumiem, bo obsługa musi być prowadzona tylko z innego tego, tak? Zaznaczył tutaj radny Kubin, ja chciałem może uściślić jedną kwestię. Mamy w projekcie budżetu ograniczenie wydatków na działalność Muzeum Grudziąckiego, a jednocześnie muzeum ma stać się operatorem Góry Zamkowej, czy wieży Klimek, jak zwał, tak zwał. I jeśli nie posiadamy tego zabezpieczenia finansowego, w jaki sposób muzeum miałoby się wywiązać z tego problemu w zasadzie, który zostanie włączony w zakres działalności tej instytucji? I tutaj, jeżeli radny Lubin sobie na właśnie tej hojności w stosunku do spółek sportowych, to wydaje mi się, że należałoby raczej zwrócić uwagę na finansowanie tego typu działań, które są popularne i przynoszą nam w tej chwili, powiedzmy sobie, wartość dodaną. Szanowni Państwo, w kontekście wypowiedzi radnego Szymona Grubina, w kontekście wypowiedzi radnego Mariusza Żywowskiego, chciałbym złożyć oświadczenie w Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Oświadczamy, że podejmiemy inicjatywę uchwałodawczą w sprawie określenia transparentnych procedur dokapitalizowania spółek sportowych z uwagi na szczególnie duże zaangażowanie publicznych środków w ich finansowanie.
ustalimy jasne kryteria oceny efektywności wydatkowania tych środków, na przykład minimalny poziom ekwiwalentu reklamowego, poziom udziału sponsorów prywatnych. Uważamy, że wpłynie to na zwiększenie kontroli nad funkcjonowaniem tzw. spółek sportowych. Tak, panie radny, to nie tylko jak chodzi o obsługę inwestycji oddanych do użytku, jaką jest góra zamkowa wieża Klimek, w trakcie roku budżetowego po bardziej szczegółowym wyliczeniu kosztów wprowadzimy. Ja zaproponuję Wysokiej Radzie wprowadzenie to do budżetu, jak również wprowadzenie do budżetu innych inwestycji, które zostały zrealizowane do końca roku, jak na przykład Park Miejski, który ma obsługiwać Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, jak na przykład Marina, która jest w tej chwili w trakcie ustalania kosztów obsługi i funkcjonowania, czyli te inwestycje, które zostały zakończone na końcu ubiegłego roku, zostaną koszty obsługi wprowadzone w trakcie tego roku. Z powodu spraw orzekania o niepełnosprawności. W pierwszej kolejności z dotacji tej pokrywamy koszty zespołu, wynagrodzeń zespołów orzekających z ilości wydanych orzeczeń i liczby posiedzeń. Na dziś wynika, że nie wystarczy na wynagrodzenia pracowników. Pracownicy są pracownikami samorządowymi i wynagrodzenia znajdują się w budżecie Urzędu Miejskiego. Z tym, że dotacja parokrotnie ulega zwiększeniu w trakcie roku. Fundusz wynagrodzeń realizowany przez Urząd Miejski. Proszę zwrócić uwagę, że Fundusz Wynagrodzeń ten jest wieloźródłowo finansowany. Jest finansowany zarówno środkami własnymi, jak i środkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. To zwiększenie następuje w zakresie tych środków na zadania zlecone. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w zakresie środków własnych następuje zmniejszenie. To jest wynikiem i pokłosiem takiej kontroli inkasowej, która miała miejsce w tamtym roku. Ona była związana z właśnie realizacją, z nadzorem Najwyższej Izby Kontroli nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez rząd i ta kontrola wykazała, że rząd źle kalkuluje koszty tych zadań. W związku z tym nastąpiło w trakcie roku oszacowanie na nowo tych kosztów i rzeczywiście trzeba przyznać, że w tym roku te zadania zostały zdecydowanie lepiej dofinansowane, co spowodowało zmniejszenie niejako proporcji finansowania, czyli większą część funduszu osobowego będą finansowały środki rządowe, a mniejszą środki własnych. Projektu budżetu na rok 2015 Grudziądz jawi się jako miasto bez jakiejkolwiek strategii, pozbawione perspektyw i pomysłu na własną przyszłość. Jest to tym bardziej niepokojące, że dotyczy miasta wciąż z bardzo wysoką stopą bezrobocia i masową ucieczką młodych, wykształconych osób w poszukiwaniu lepszych warunków życia, a nade wszystko pracy. Po raz pierwszy chyba od 25 lat budżet Grudziądza odnotowuje nominalny spadek wydatków w stosunku do roku poprzedniego i to o ponad 20%, a wydatków inwestycyjnych o ponad 63%. Można stwierdzić, że Grudziądz 2015 będzie obszarem całkowitej inwestycyjnej zapaści. Jeżeli jest prawdą, że dynamiczny rozwój zapewnia 36-38% udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem samorządów, a 25% zapobiega jedynie dekapitalizacji struktury miejskiej, to 13% udział wydatków inwestycyjnych w budżecie Grudziądza oznacza całkowitą zapaść. W rzeczywistości jest ona większa, gdyż w wydatkach inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2015 istotną część stanowią środki przeznaczone na zakup kolejnych udziałów w spółkach sportowych, które de facto są zakamuflowaną formą finansowania pieniędzmi podatników wyczynowych, drużyn sportowych. Trudno więc się spodziewać, aby środki te mogły przynieść jakąkolwiek stopę zwrotu, stworzyć miejsca pracy lub zwiększyć potencjał dochodowy miasta. W tej sytuacji trudno mówić o jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej Grudziądza i trudno się dziwić, że nie ma o niej ani słowa w uzasadnieniu budżetu. Nie wynika ona również z załączonej wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2015-2027. Nie dowiemy się z niej ani o źródłach ich finansowania. Pierwsza część tego dokumentu to próba zupełnie niewiarygodnego upychania w perspektywie 12 lat po zaciąganych w ostatnich latach długów, a druga to szkolna kompilacja rozporządzeń ministra finansów z podręcznikiem matematyki finansowej. Tak skonstruowany materiał dla zrozumienia budżetu miasta jest całkowicie bezużyteczny. Poza całkowitym zastojem inwestycyjnym budżet nie odpowiada również na żaden z istotnych problemów, z którymi borykają się mieszkańcy miasta i które artykułowali choćby podczas niedawnej kampanii wyborczej.
Próżno szukać w przedstawionym budżecie jakich odpadami eliminującej popełnione w minionym okresie błędy, uwzględniającej nowe uwarunkowania wynikające z uruchomienia nowoczesnego węzła segregacji, a przede wszystkim obniżenia obciążeń mieszkańców, bo wszyscy wiemy, że są one w Grudziądzu zbyt wysokie. Nic z tego, jak wynika z przedstawionego nam budżetu, nic takiego nie istnieje i miasto zamierza wynąć dalej dotychczasowe błędy i obciążać mieszkańców ich kosztami. Równocześnie miasto nie zaplanowało ani nie próbowało oszacować wydatków, jakie wynikną dla mieszkańców, a więc dla budżetu, z tytułu procesów odszkodowawczych za bezprawną sprzedaż mieszkań przy ulicy Liberta, Prusa i Żeromskiego. Koszty tych błędów mogą wynieść wiele milionów złotych. Również szczegółowa analiza innych wydatków bieżących dowodzi, że miasto z uporem powtarza schematy wydatkowe również w tych dziedzinach, które ewidentnie nie przynoszą od lat oczekiwanych czy wręcz żadnych skutków, na przykład wiele działań promocyjnych. Trudno też wykazać takie pozycje dochodowe w budżecie, które byłyby efektem zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji w potwierdzeniu, że podniosły one potencjał dochodowy miasta. Jedynym dochodowym pomysłem w tym budżecie wydaje być się inteligentny system komputerowej identyfikacji pojazdów, który mówiąc prościej ma służyć precyzyjniejszemu łupieniu kierowców przyjeżdżających na czerwonym świetle przez kolejne grudziąckie skrzyżowania. Może to być zbożny cel, ale jako jedyny dochodowy pomysł tego budżetu chyba niewystarczający, tym bardziej, że również dosyć kosztowny. Mimo, że w budżecie pokrywano w różnych pozycjach najczęściej inne wydatki, pozostałe usługi, dodatkowe koszty utrzymania zrealizowane w ubiegłych latach dziesiątki milionów złotych inwestycji, takich jak Maryna, Góra Zamkowa, Park Miejskich i inne, to jednak widoczna jest w konstrukcji tego budżetu obawa o możliwe konsekwencje nieprawosobliwego zadłużenia miasta i podległych mu jednostek. Widać to również w niemal 10-milionowej rezerwie na pokrycie straty szpitala oraz kuriozalnej w przypadku budżetu całkowicie niemal pozbawionego środków inwestycyjnych nadwyżce. Czy jest ona wynikiem całkowitego braku pomysłu na inwestycyjne i rozwojowe potrzeby miasta? W zaprezentowanym budżecie i jego części opisowej nie znalazł się bodaj jeden projekt, który miasto przygotowałoby do realizacji i sfinansowania w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. W świetle tych faktów należy uznać, że realizacja przedstawianego projektu będzie dla Grudziądza bardzo niekorzystna. Pogłębi stagnację miejskiej gospodarki i dalszą utratę miejsc pracy nie tylko w sekretarii śródmieścia, ale w całym mieście. Nie powstrzyma, a wręcz przyspieszy proces ucieczki z miasta mieszkańców, szczególnie młodzieży kończącej szkoły średnie. W tej sytuacji należy stanowczo protestować przeciwko takiej defetystycznej koncepcji Grudziądza i odmówić poparcia takiemu projektowi budżetu. Podkreślam, że jest to stanowisko grupy radnych dotyczące opinii budżetu. To stanowisko odczytało, to musi zwracać się do Państwa imiennie. To nie nasz budżet, tylko prezydenta. Ale nie, ktoś pod Państwa stanowiskiem podpisał, żeby mógł wiedzieć, do kogo się kierować. Dobrze, szanowni Państwo, powiedzmy, że jest grupa. Nie, bo szanowny Panie Radny, ze stanowiskami można jak najbardziej dyskutować. Tak, należy. Dokładnie. Szanowni Państwo, Pani Radna była łaskawa wymienić wskaźniki inwestycyjne, które świadczyłyby o budżecie prorozwojowym, stagnacyjnym albo, że tak powiem, cofającym gminę w rozwoju. Mam pytanie, skąd Pani te wskaźniki zaczerpnęła? Rozumiem, że to z jakiejś publikacji naukowej, ekonomicznej. Ponieważ mówiła Pani, że wskaźnik nakładów na inwestycje w wysokości 35% budżetu wydatków gminy, to jest wskaźnik prorozwojowy. Wskaźnik stagnacyjny to jest 25%. Pani, bo może nie zna Pani danych z lat poprzednich, nie musi Pani znać, bo nie była Pani radną. Nigdy w ostatnim 12-leciu, jeden był tylko taki rok, 2014, kiedy 26% wydatków gmina przeznaczała na inwestycje. To był jeden rok. Natomiast przypomnę, że
w kadencji, kiedy rządził ruch dla Grudziądza, wydatki inwestycyjne kształtowały się na poziomie obecnego roku właśnie. To jest średnie dla tego czterolecia. Dlatego mówię, spytam skąd, bo może faktycznie są jakieś publikacje naukowe, które mówią, że 13% to jest cofanie się w rozwoju danej gminy. Zarzucacie Państwo, że w budżecie nie ma informacji o rozwoju stref i terenów inwestycyjnych. Przypomnę Pani Radę, też może Pani nie wiedzieć. Gmina ma powołaną spółkę celową, która zajmuje się terenami inwestycyjnymi i pozyskiwaniem inwestorów, to jest wyjątkiem brak przemysłowy. Także to, że w budżecie nie ma kwoty na wykup nieruchomości czy uzbrojenie terenów inwestycyjnych, to oznacza, że miasto takich działań nie prowadzi. Zresztą, jeżeli ktoś ogląda telewizję kablową albo czyta gazety, to może był na konferencji prasowej pani prezes Grudziądzkiego Parku Przemysłowego, która informowała o przygotowaniu się do kupienia olbrzymiego terenu od więcej nieruchomości rolnej przy trasie siedlicowej. Tego nie ma w budżecie, bo spółka ma swój budżet, tak? Spółka ma swój budżet. Brak informacji o inwestycjach unijnych Państwo rzeczywiście. Dokładnie na początku zeszłego tygodnia pojawił się harmonogram odnośnie konkursów BRPO. Nie mamy w ogóle listy jeszcze działań indykatywnych oraz harmonogramu konkursów na cały okres programowania unijnego 2014-2020, więc które, jakie przedsięwzięcia, jakie inwestycje miałyby być wpisane do budżetu, do wieloletniej prognozy finansowej? Skoro nie ma listy jeszcze zadań, na które będą przyznawane finansowanie w poszczególnych. Nie, mówię o Pani Radny skończy. Czyli mogę skończyć listę moich pytań, bo jest tak samo długo jak Państwa zarzuty do tego budżetu. Jeżeli ktoś, kto daje pieniądze na szczeblu programów operacyjnych krajowych lub programu operacyjnego regionalnego, czyli Warszawa, sam nie skonkretyzował jeszcze, na co środki będą przyznawane, na jakie przedsięwzięcia, to jak zapisać to przedsięwzięcia, które miasto ma w planach, skoro nie ma takich konkursów. Nie wiemy, czy to on będzie ogłoszony za 3 lata, czy może inwestycje, które były ogłoszone przez miasto, powstaną na liście indykatywnej, będzie można realizować jeszcze w tym roku. Tak? Proszę pamiętać o tym, że wraz z rozpoczynającą się perspektywą unijną kwota przeznaczona na inwestycje zapisana w tegorocznym budżecie, który teraz przyjmiemy, będzie wielokrotnie zmieniona w tym roku, tak? Po każdym konkursie, który będzie ogłaszany. Tak? Tak będzie. Do pozostałych zarzutów nie ma chyba sensu się odnosić. Proszę. Państwa, ja może uporządkuję trochę. To znaczy, metodologicznie uważamy, że ten rok jest rokiem przejściowym. 2015 rok jest rokiem przejściowym, dlatego ten budżet ma też charakter przejściowy. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy na styku dwóch okresów programowania. Jeden okres się skończył, co pan prezydent o tym też mówił w swoim wystąpieniu, czyli rozliczamy te inwestycje, które były realizowane za środki pozyskane w okresie finansowania, który się skończył. Jednocześnie weszliśmy w nowy okres, ale niestety, szanowni państwo, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze procedur, które pozwolą na pozyskiwanie tych środków. I to nie jest kwestia prezydenta, to nie jest kwestia Rady Miasta. Nie ma po prostu jeszcze takich procedur na poziomie centralnym czy na poziomie województwa. Przynajmniej są niesprecyzowane. Dlatego trudno dzisiaj mówić, że nie ma jakichś inwestycji, które miałyby być finansowane ze środków unijnych, pozyskanych z nowego okresu finansowania, kiedy nie ma jeszcze ani możliwości, ani konkursów ogłoszonych na pozyskiwanie tych środków. Czyli jeszcze raz podkreślam, jest to rok przejściowy i ten budżet też jest przejściowy. I ten rok powinniśmy wykorzystać na przygotowanie tych pomysłów. I tutaj także jest ukłon w kierunku do opozycji. Przecież my jesteśmy otwarci na dyskusję, w jakim kierunku ma pójść Grudziądz, jakie inwestycje mamy finansować z tego nowego okresu programowania, jak mają wyglądać solarki w 2020 roku. Może podejmijmy dyskusję, jak Grudziądz w ogóle ma wyglądać nie 2020, a 2030. Może przystąpmy do opracowania strategii rozwoju Grudziądza w dłuższej perspektywie. Nie, dlaczego? Jesteśmy na taką dyskusję otwarci. 8 lat. Ja nie jestem w Radzie 8 lat, proszę mi. Nie, nie. To jest jedno odniesienie się do tego, co Państwo usłyszeliśmy. Druga rzecz, Państwo macie taką filozofię, że wszystkie inwestycje, które są w mieście realizowane, one muszą przynosić dochód wprost.
Ja nie zgadzam się z taką filozofią. To jest filozofia zaciągnięta od firmy, od spółki, spółki prawa handlowego. Inwestycje, które realizuje samorząd, które realizowane są z pieniędzy publicznych, one muszą też przynosić, czy przynoszą głównie korzyści pośrednie, różne korzyści pośrednie. Kapitał publiczny czy samorządowy nie może konkurować z kapitałem prywatnym. I dlatego mówicie Państwo, że marina przynosi, nie przynosi żadnych bezpośrednich poziomów zwrotu i tak dalej, ale przyniesie prawdopodobnie wiele korzyści pośrednich. Podnosimy jakość życia w Grudziądzu. Te drobne inwestycje są ważne z punktu widzenia mieszkańców, jakości życia, postrzegania Grudziądza. Grudziądz jest zupełnie inaczej dzisiaj postrzegany. Staje się miejscem atrakcyjnym do życia. To jest bardzo ważne. To jest też bardzo ważne z tego punktu widzenia, że powinniśmy dążyć właśnie, żeby Grudziądz był miejscem atrakcyjnym do życia, bo dzięki temu utrzymujemy tutaj mieszkańców, sprowadzamy nowych mieszkańców, a to powoduje, że zwiększamy dochody w budżecie z tytułu PIT-u, czyli tego, co płacą mieszkańcy. To jest, jeszcze jedna rzecz, która tutaj cały czas wraca, też metodologicznie, żeby pewne rzeczy uporządkować, to co mówi pan radny Kosiński odnośnie TBS-u. Oczywiście my dostrzegamy problem TBS-u jako radni, ale to nie jest problem w tym momencie, to nie jest problem budżetu miasta, to jest problem rzeczywiście spółki TBS. To po pierwsze, jeżeli pan miał propozycję, to trzeba było wnieść wniosek do uchwały budżetowej o spowodowanie wniesienia rezerwy na dokapitalizowanie spółki TBS. I w mojej ocenie jest to chyba jedyna droga, aby pieniądze z budżetów przeszły do TBS, czyli rezerwa na dokapitalizowanie, na pokrycie ewentualnych odszkodowań czy zwrotu z tytułu sprzedaży. Ale na dzień dzisiejszy to rzeczywiście jest problem TBS-u, a jeżeli to, co oświadczył prezydent, tak jest rzeczywiście, że TBS ma zarezerwowane pieniądze na ewentualne procesy odszkodowawcze, to nie jest problem budżetu miasta. Wracając do szpitala, ten wątek się też tutaj pojawił, więc warto się do tego odnieść. Ta rezerwa, która się pojawiła w budżecie miasta na pokrycie tej straty, potencjalnej straty szpitala, oczywiście wynika z zapisów ustawowych. Tutaj nie mamy za dużego pola manewru. Ale jeżeli się okaże, że to, co mówi dyrektor lecznicy, że jednostka sama pokryje ze środków własnych albo wygeneruje dodatni wynik, to znaczy tak naprawdę w praktyce, że mamy 9 milionów, czy prawie 10 milionów do dyspozycji. To życzę, żeby taki scenariusz się sprawdził, bo to oznacza, że możemy wyremontować w Grudziądzu 10 kolejnych ulic, na przykład na Kuntersztynie. Nie wiem, czy taki scenariusz jest realny, ale możemy wydatkować na inne tematy. W każdym razie, jeżeli szpital wykaże dodatni wynik albo pokryje z własnych źródeł stratę, to jest korzystna sytuacja. Mam się wrażenie, że odbyły się wybory i nagle w budżetu ktoś wyłączył światło, ponieważ 60-paroprocentowy spadek nakładów inwestycyjnych to nie jest coś, czego można nie zauważyć. I nie powoływał się to na nową perspektywę finansową, ponieważ życia społecznego w Grudziądzu to nie bardzo odchodzi, co się dzieje z tymi pieniędzmi. No i może kontraktem na nową perspektywę. I to jest bardzo ciekawy dokument, który pokazuje ogromne pieniądze, to prawda. Natomiast jak Państwo się temu przyjrzycie, to tam z grubsza można oszacować, ile dla jakiego miasta zostało pieniędzy przewidzianych i proszę sobie to policzyć. I ja na przykład nie rozumiem, bo wydaje mi się, że tam Grudziądz jest potraktowany bardziej jak Szubin niż jak Toruń. Dlaczego tak akurat miało być? To jest pewnie dyskusja, o której będziemy przez najbliższe parę miesięcy wielokrotnie mówić. Tak to rzeczywiście wygląda. Ale wystarczy też popatrzeć na budżety innych miast. Tu było pytanie, skąd te parę, to rzeczywiście z literatury, z prasy ekonomicznej, z analiz, oczywiście dotyczących tego okresu finansowania europejskiego, kiedy właściwie wszystkie miasta utrzymują bardzo wysoki poziom nakładów inwestycyjnych.
Tak, jest to prawda, że w Grudziądzu on w zasadzie od wielu, wielu lat jest zdecydowanie za niski, jak na te warunki, w których funkcjonujemy, na te możliwości pozyskiwania pieniędzy, jakie były. I tu nie chciałbym oddawać tej dyskusji, ponieważ rzeczywiście, o czym Państwo, o czym ja jestem przekonany, a Państwo może nie, że bardzo niewiele inwestycji, które zostały w ostatnich latach zrobione, a które pochłonęły sporo pieniędzy, szło to w setki milionów złotych, bardzo niewiele z tych inwestycji spełniło taką rolę, że podnoszą potencjał dochodowy miasta, dostarczają nowych dochodów, tworzą nowe miejsca pracy i tak dalej. Takie jest moje przekonanie i tu pewnie dzisiaj się akurat o tym nie przekonamy, ale pamiętajmy o tym, że rozmawiamy o roku 2015 i o Grudziądzu dzisiaj. I z całym szacunkiem dla tego, co mówi pan radny Glabowski, no, mi byłoby bardzo trudno twierdzić, że te inwestycje, czy co zainwestowano, podniosło w jakiś sposób radykalny poziom życia. Poziom życia mierzy się wieloma parametrami. Tam pewnie jednym z tych parametrów jest bardziej równy chodnik czy lepsza droga, ale podstawowe parametry to jest to, jak kształtuje się kwestia bezrobocia, jak kształtuje się kwestia poziomu zarobków, wynagrodzeń. No i to są te główne parametry, które o tym decydują. Nie sądzę, żeby w minionym okresie, a na pewno nie będzie tak w roku 2015 przy tym budżecie, który został nam zaprezentowany, żeby Grudziądzanie no, tę jakość życia odczuli właśnie w tych podstawowych parametrach, czyli w większej ilości pracy, w lepszych wynagrodzeniach i żeby zaczął się proces, no, którego ja zupełnie nie dostrzegam, bo żyjemy, być może żyjemy w różnych środowiskach, żeby ludzie zaczęli do Grudziądza masowo ściągać, a nie z niego uciekać. Ja wiem, że tu możemy się no, nawzajem przekonywać, natomiast tak się akurat składa, że opieram się nie tylko na swoich odczuciach, czy swoich doświadczeniach, czy doświadczeniach środowiska, w którym się obracam, ale staram się również w miarę możliwości dotrzeć też do bardziej zupełnie zobiektywizowanych materiałów. Staram się analizować liczbę rozliczeń z zagranicy, które pojawiają się w grudziąckich PIT-ach i się okazuje, że ta ilość radykalnie z roku na rok rośnie. Niech nikt mi nie mówi, że do Grudziądza ściągają ludzie, żeby tu szukać pracy, szukać szans życiowych i tak dalej. Nie, z Grudziądza ludzie uciekają. Zróbcie Państwo, jako być może my, albo my zróbmy, jako Rada Miejska, przeznaczmy może jakieś pieniądze na wynajęcie poważnej instytucji, która mogłaby się tym profesjonalnie zająć, żeby przeprowadziła badania wśród celów życiowych grudziąckiej młodzieży, tego, ilu z nich wiąże swoją przyszłość z naszym miastem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy być może te dane będą mniej optymistyczne niż mogłyby wynikać z Państwa ocen. No i chciałbym, żebyście Państwo też przyjrzeli się budżetom, czy projektom budżetu, bo tak najczęściej to do tego mamy dostęp od dłuższego czasu, innych miast, tych, które no, są, lepiej sobie radzą z, właśnie z jakością życia i z zatrzymywaniem mieszkańców, chociażby to Unia, prawda, i tak dalej. I zobaczycie wtedy, że po pierwsze, tak, takiego upadku, tąpnięcia inwestycyjnego nie zaobserwujecie, to raz, ale co więcej, nawet jeżeli te budżety są również skonstruowane w jakiś taki ostrożny sposób, to najczęściej te ich budżety wyposażone są w listę projektów, o których realizację miasto będzie zabiegało w ramach nowej perspektywy
finansowej. I problem właśnie na tym polega. To nie marszałek województwa i nie Unia Europejska ma nam podyktować, na co nam da pieniądze, a my sobie do tego się dostosujemy, tylko my mamy wiedzieć, na co te pieniądze chcemy wydać, mamy mieć gotowe projekty i o pieniądze na realizację tych projektów zabiegać, a czegoś takiego w tym budżecie nie ma. Czegoś takiego w tym budżecie nie ma, zupełnie. To pan jest za tych projektów, bardzo proszę, ale, pan Andrzej Wiśniewski się wypowiada. Ale mówimy dzisiaj o budżecie, o tych materiałach. I to jest konstytucja miasta na rok 2015. I tu mają być, z tego powinno wynikać, z tego budżetu powinna wynikać strategia miasta i tego, w jakim kierunku chcemy się rozwijać, jakie rzeczy chcemy realizować, jakie, o jakie pieniądze będziemy zabiegać, aby móc te nasze cele zrealizować. I w tym budżecie tego nie ma. Być może wielu ktoś z Państwa uczestniczy w jakichś naradach, w których ja nie uczestniczę, ale rozmawiamy dziś o budżecie. I w tym budżecie tego nie ma. Pan Wiśniewski powiedział, że nikt do Grudziądza nie chce, nie przyjeżdża, nie chce tutaj pracować. Wydaje mi się, że Grudziądzki Szpital Specjalistyczny jest akurat centrum nowoczesnych. Mamy tutaj przedstawiciela szpitala po drugiej stronie. Myślę, że to też potwierdzi, że jest to poziom świadczonych usług jest bardzo wysoki i to jest centrum nowoczesnych technologii, gdzie zatrudnienie znajduje bardzo wielu specjalistów, którzy dojeżdżają do Bydgoszczy, z Gdańska, z Torunia. Dobrze by było, a być może to jest zadanie też dla dyrektora, co zrobić, żeby ci kontraktowcy płacili PIT w Grudziądzu. To jest jakiś problem, ale żeby tutaj zamieszkali. Ale to jest bardzo ciekawe miejsce pracy i przeczy temu, co mówił pan. Bo być może to miasto jest jeszcze dla nich zbyt mało atrakcyjne, dlatego musimy tą atrakcyjność podwyższać, robiąc małe, drobne inwestycje, które czynią to miasto dobrym czy do zamieszkania również, a nie tylko do pracy. Dziękuję. Jedynego w Polsce, to on będzie z Krakowa dojeżdżał tutaj, żeby przyjechać, ale o czym to świadczy? Dla każdego takiego fachowca, nawet który przyjechał i znalazł tu stałą pracę i tu zamieszkał, uciekło w tym czasie z tego samego miasta 100 pielęgniarek, które pojechały szukać pracy gdzie indziej. I to jest ten typ problemu. To jest jakieś jednostkowe, to oczywiście może być prawdziwe, o czym pan mówi, ale mówimy tu o pewnych procesach, które dotyczą całego miasta. I tak to wygląda. Tak. Dlaczego nie wnioskowałem o zmianę w budżecie w kwestii zdrowia, znaczy zaistnienia tych środków finansowych w sprawie sprzedaży budynków Libertarza, no wydawało mi się, tak jak powiedziałem na samym wstępie, że ten budżet jest też brakiem konsekwencji. Konsekwencją naturalną jest zarezerwowanie takich środków. Gdyby TBS takich środków nie posiadał, dzisiaj się dowiedziałem, że być może TBS ma takie środki, jest zapisanie takich środków z tytułu rozstrzygnięć sądowych, które były, bo to jest rzecz unieważniono akty sprzedaży i być może pan prezydent jako zgromadzenie wspólników, jako osoba odpowiedzialna za ten majątek powinien przewidzieć. Tylko tyle. Dlatego nie wnioskowałem, bo wydawało mi się to rzeczą naturalną, ale dzisiaj pan prezydent troszeczkę mnie uspokoił, ponieważ powiedział, że za to zapłaci oczywiście spółka GTBS w Grudziądzu, która ma takie środki. No myślę, że nie będą to środki, że te środki nie będą pochodziły z kieszeni mieszkańców, którzy zajmują lokale TBS-u. Dziękuję. Każdego roku Rada Miejska Grudziądza w tej sali podejmuje kilkaset uchwał, ale uchwała budżetowa jest uchwałą szczególną, o brzemiennych skutkach. Bez wątpienia budżet na 2015 rok jest planem zamykającym pewien ważny rozdział w historii naszego miasta. Rozdział wielkich inwestycji infrastrukturalnych, których łączna wartość wyniosła ponad pół miliarda złotych. Budżet na rok 2015 jest historyczny także dlatego, że po raz ostatni uwzględnia dochody majątkowe z programowania unijnego 2007-2013, które przez ostatnich 8 lat pozwoliło naszemu miastu dokonać skoku cywilizacyjnego w sferze infrastruktury miejskiej, rewitalizacji zdegradowanych dzielnic w Grudziądze, kształtowania przestrzeni naszego miasta i, co najważniejsze, w sferze przemian społecznych w edukacji i na rynku pracy.
kosztem realizacji tych inwestycji jest wzrost zadłużenia. Ale pamiętajmy, że każda złotówka z kredytu czy emisji obligacji oznaczała dla Grudziądza dodatkowe 3 zł do finansowania unijnego. Na inwestycje zaplanowane w tegorocznym budżecie z niecierpliwością czekają mieszkańcy południowych osiedli Grudziądza, w tym przede wszystkim Żonda. Po 30 latach odbudowy gruntownie zmodernizowana zostanie ulica Sobieskiego, stanowiąca drogę do domów blisko 8 tysięcy mieszkańców. Zmodernizowana zostanie także ulica Konstytucji 3 Maja na całym starym odcinku, to jest od osiedla Strzemięcin do ulicy Sobieskiego na Żądzu. Dziś już obserwujemy, jak ważna to jest arteria i jak bardzo skróciła mieszkańcom drogę do miejsc pracy w zakładach przemysłowych zlokalizowanych w Miszku i na Żądzu Południe. Miasto nie zapomina także o Starówce. Odnowiona Góra Zamkowa, która przez ostatnie weekendy przyjęła kilkanaście tysięcy mieszkańców i turystów, rozpoczęła długofalowy proces rewitalizacji tkanki miejskiej północnej części Śródmieścia. W tym roku odnowimy ulicę Zamkową, która ostatecznie zepnie trakt spacerowo-turystyczny Starego Miasta z wiślaną trasą rowerową prowadzącą do Grudziąckiej Twierdzy. Zakończymy też modernizację klasztoru benedyktynek, będącego siedzibą Grudziąckiego Muzeum. Niewątpliwie wielką dumą Grudziądza jest szpital specjalistyczny. To centrum innowacyjnych technologii medycznych, zapewniające europejski poziom świadczonych usług. A przecież nie trzeba szczególnie wysilać pamięci, żeby przywołać obraz tak zwanego Starego Szpitala. To właśnie tu nasz schok cywilizacyjny widać szczególnie wyraźnie. W tym roku należy położyć szczególny nacisk na ustabilizowanie polityki finansowej szpitala. Będziemy monitorowali proces restrukturyzacji zadłużenia, podejmowali działania zwiększające udział samorządu województwa, a także działania na szczeblu centralnym tak, aby finanse szpitala były bezpieczne dla budżetu miasta i w pełni zabezpieczały interes pacjentów. W dalszym ciągu będziemy inwestować w edukację, oczywiście przy udziale środków unijnych. W bieżącym roku rozbudujemy Centrum Edukacji Ekologicznej oraz zmodernizujemy kolejny basen pod kątem osób niepełnosprawnych. W tym razem w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nr 1. Dzięki zastrzykowi środków unijnych zmodernizujemy bazę kształcenia w szkole szkół rolniczych, polepszając warunki lokalowe do nauki oraz zaopatrując szkołę w nowoczesne sprzęty i pomoc naukowe. W tegorocznym budżecie zapewniliśmy także środki na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Ze względu na rosnącą frekwencję na trybunach powstanie wreszcie oświetlenie stadionu centralnego. Dla większego komfortu kibicowania meczów różowych modernizowany jest stadion GKM przy ulicy Halera. Rozpoczniemy także czwarty, jednocześnie największy etap modernizacji basenów odkrytych w Tarpnie, z których w sezonie korzysta nawet 2000 mieszkańców dziennie. Konsekwentnie budujemy obywatelski Grudziądz, aktywizując mieszkańców. W budżecie na rok 2015 zabezpieczyliśmy kwotę 2 milionów złotych na inicjatywy mieszkańców. Także dzięki współpracy z opozycją. Za to serdecznie Państwu dziękujemy. Dlatego też jesteśmy orędownikami ułatwienia mieszkańcom inicjatywy uchwałodawczej. W 2015 roku poniesiemy znaczne nakłady na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowując system monitoringu miejskiego oraz tworząc inteligentny system kompleksowej identyfikacji pojazdów na kluczowych skrzyżowaniach dróg krajowych przebiegających przez nasze miasto. Grudziądz staje się miastem przyjaznym dla mieszkańców i atrakcyjnym miejscem do życia. Śmiało możemy powiedzieć, że standardy naszego grudziąckiego domu ciągle rosną. Szanowni Państwo, tegoroczny budżet jest planem zwiększającym bezpieczeństwo finansowe miasta. Nadwyżka budżetowa w wysokości ponad 38 milionów złotych pozwoli na znaczne zmniejszenie długu miasta i przygotuje naszą gminę do absorpcji kolejnych środków z funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Zgodnie z ogłoszonymi harmonogrami jeszcze w tym roku ruszą pierwsze konkursy unijne z programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Gwarantujemy Państwu i mieszkańcom, że jesteśmy do nich przygotowani. Radni Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP będą głosowali za przyjęciem budżetu na rok 2015. Mam nadzieję, Pan stwierdził, że pokłada Pan takiej nadziei, chyba wiarę, że te 9 ponad milionów, które mogą pozostać w budżecie w 2015 roku, tak? Bierze Pan w to? Daje Pan tutaj taką nadzieję mieszkańcom, nadzieję wszystkim, że te pieniądze jednak zostaną w budżecie miasta? Po prostu może jestem troszkę dłużej w Radzie Miasta od Pani Radnej i byłem członkiem Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej. Gościliśmy na tym posiedzeniu w poprzedniej kadencji Pana Dyrektora, który mówił o pewnych działaniach, które szpital chce podejmować. Te działania są wielokierunkowe. Pierwszy kierunek działań jest taki, że dyrektor szpitala będzie występował o refinansowanie środków, które zostały wydane na inwestycje,
z Urzędu Marszałkowskiego. I to jest dobry kierunek. Ja uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, większe zaangażowanie marszałka w nasz specjalistyczny szpital, dlatego że on świadczy usługi nie tylko dla mieszkańców Grudziądza, ale jest regionalny szpital, świadczy usługi dla mieszkańców całego województwa i nie tylko. Zatem większe zaangażowanie marszałka, co zresztą jest pewnym standardem w innych województwach, gdzie właścicielem tego typu jednostek często jest marszałek województwa, jest to dobry kierunek. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, trzeba pamiętać o tym, o czym też pan dyrektor szpitala wielokrotnie mówił, że potencjał tej lecznicy jest wykorzystany, nie pamiętam w tej chwili, ale w 50%. To jest niski poziom wykorzystania. Zatem trzeba dążyć do tego, aby ten szpital miał kontrakt na wyższym poziomie. W większym stopniu wykorzystywał to, w co zostały środki zainwestowane. Ten nowoczesny sprzęt, żeby mógł służyć pacjentom. Czyli zwiększenie kontraktacji, zwiększenie wykorzystania potencjału szpitala. I trzecia rzecz, ten szpital też ma bardzo dużo nieściągniętych z Narodowego Funduszu Zdrowia tak zwanych nadwykonań, które są w procesach sądowych. Nie pamiętam w tej chwili, jaki to jest poziom. To jest poziom około chyba 60, ponad 60 milionów. 80. Zatem dyrektor mówił o tym, że szpital coraz skuteczniej walczy z Narodowym Funduszem Zdrowia i odzyskuje te środki. A więc to nie jest kwestia wiary, jeżeli chodzi o szpital, tylko to jest kwestia podejmowania pewnych kroków. Oczywiście ta pozostała część zadłużenia, to jest kwestia restrukturyzacji tego zadłużenia, dlatego też mówimy, co mówiliśmy w naszym oświadczeniu, że to jest kwestia też decyzji centralnych chociażby, bo wiadomo, że w tego typu jednostki wchodzą takie instytucje jak Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarstwa Krajowego. I to też jest kierunek, czyli zrestrukturyzować zadłużenie właśnie poprzez te jednostki Bank Gospodarstwa Krajowego, który notabene ma utworzony specjalny pion, który ma zajmować się restrukturyzacją jednostek służby zdrowia. Dlatego mówimy o tym, że ten rok trzeba poświęcić na ustabilizowanie finansów szpitala. Trzeba też pamiętać, że ten szpital jest w wyjątkowej sytuacji, że zadłużenie tego szpitala jest jakby dwuspornikowe. Po części jest to zadłużenie inwestycyjne i wszystkie jednostki realizowały inwestycje ze środków własnych, z rzadkością, a drugie to jest po prostu takie zadłużenie wynikające z bieżącej działalności, po części z niewydolności systemu tak naprawdę. Jest problem systemowy. I te dwie rzeczy się z Grudziądzem jakby spotkały. Dlatego ja nie wiem, jaki będzie ostateczny wynik szpitala. Ja za to nie odpowiadam. To nie jest kwestia ani mojej, ani wiary, tylko przekazuję informacje, które uzyskaliśmy jakiś czas temu na posiedzeniu komisji. Ja chciałbym, żeby szpital osiągnął wynik dodatny, bo powiedziałem, że to jest korzystne dla budżetu. Jeżeli tak będzie, to wtedy te 9 milionów czy 10 milionów, które jest zarezerwowane, no mamy do jakiejś tam dyspozycji. W budżetu, na projektu uchwały?